Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku serii Wykopki Rutus. Jestem w lesie. Fajnie, bardzo fajnie mi się tu kopie. Jestem na jakiejś starej drusce. Ja was serdecznie witam przy pierwszym fancie. Ciekawym fancie. Spójrzcie. Wydaje mi się, że jest to papierośnica. To są jakieś inicjały. Pewnie marki. Ale tak, wydaje mi się, że jest to papierośnica. To są zawiasy, ale wiecie co? Postaram się teraz na żywo ją otworzyć. Nie wiem, czy mi się uda. O, udało mi się. O kurczę. Się to rozpadło. Co to jest? Czy to są jakieś kartki, gilzy? Może to stare pieniądze, zobaczcie, to wygląda jakby to był taki plik. Nie wiem za bardzo, jak to się do tego dobrać. Może tu będzie coś widać. Nie, to nie były papierosy. To były jakieś paragony, coś w ten deseń. Szkoda, że nie było pieniędzy. No ale jak widzicie, no fajny fant. Strasznie już zżarty. Praktycznie prawie był na powierzchni. W papierośnicy były. Może to były te bibułki? Albo coś tam. Nie, to na pewno nie bibułki, ale... Ale nie jestem w stanie powiedzieć, z jakiego to jest okresu. No dobra, pierwszy fan za nami. Ja zapraszam was do oglądania i do kolejnego dołka. Słuchajcie, udało mi się to delikatnie rozprostować i rozszyfrować, co to jest. Słuchajcie, to jest jakiś kwit przyjęcia i rozliczenia się młyna z dokonanych przemiałów. Proszę bardzo, jak widzicie... papierośnicy, ten człowiek, który to zgubił, miał coś takiego. Niestety daty nie ma. To jest czysty kwit. Możliwe, że tutaj by było coś takiego, bo to jest, wiecie co, to jest chyba faktura. Ale w każdym bądź razie papierośnica, a w papierośnicy kwit przyjęcia i rozliczenia się młyna z dokonanych przemiałów. Wow. Dobra, ruszam dalej. Teraz, kochani, jak widzicie, jestem w okolicy dwóch dębów. Wypadła mi tutaj monetka. Jest to 20 groszy PRL. Daty wam nie powiem. Jest ściochrana. Ale ważne, że krągłość wpadła. Zobaczmy, co tutaj ciekawego przy tych dębach. Słuchajcie, wypadła mi krągłość, biło mi to na 40, no nic ciekawego, bo to jakiś współcześniak, 2 grosze, a jeżeli chodzi o tą papierośnicę, do niej wracając, bo tam dopatrzyłem się na jednym z kwitów rok 1956, no to tak w kwestii przypomnienia. Dobra, moneta jest, idziemy dalej. Tu słuchajcie, jeszcze przemiotłem. I to chyba coś mi się zdaje, że jest taki mini depozycik współczesny. O, tutaj 5 groszy. Tu jeszcze widzę jakaś moneta. Co to jest? Współczesne? Współczesne, na pewno współczesne. Ta, 2 grosze kolejne współczesne.
Dobra, zobaczę jeszcze, czy coś tutaj bije. Gdzie ja mam tego? Nie, już nie. No to da naprawdę mini depozycik. Dobra, idę dalej. Kochani, tutaj z takiej grudy, bo jestem na polu, trochę przymarznięta ziemia, rozbiłem to i słuchajcie, wyskoczyło mi coś takiego. Tak, żebyście to ładnie zobaczyli. Nie ma za dużo słońca, tak więc no, niestety nie moja wina. Wiecie co, nie wiem co to jest. To ma tutaj takie jakby zaczep. Czy to jest guzik taki wielki? Jest to niewiarygodnie ciężkie. Ciężkie jest strasznie. Na pewno jest to ozdoba, może taka brosza jakaś. Ktoś by powiedział, o złoto, złoto. Nie, to nie jest złoto. No, ułamało mi się kawałek tego zaczepu. Kurka wodna. No trudno. Ale jest fajny fant. I nie wiem, kurczę, czy to jest... Czy to jest guzik, czy to jest jakaś broszka. Cholernie wielkie i ciężkie. Ale fajne. Dobra. Ruszam dalej. Kurczę, już myślałem, że to będzie moneta. A to, wiecie co, wpadł mi jakiś taki płaski, ale tak ściochrany guzior z jednej strony, tutaj z drugiej strony jakieś tam są wzorki. Coś tam może by się odczytało. Ogólnie jest strasznie ściochrany. Płaski, jakby to powiedział oni. Ogólnie to tak, wiaterek jest strasznie zimny, ręce grabieją. Często muszę rozcierać. No ale cóż, no, tego to się nie robi dla moich kochanych widzów. Można troszeczkę pomarznąć. Gil z nosa leci. Ale coś tam wylatuje, tak więc no, warto pochodzić. Do następnego. No w końcu coś, co można pokazać, że tak powiem, bez wstydu. To zawsze cieszy. Jest to międzywojnie, dwa grosze. Rocznika jeszcze nie odczytam, bo w lesie no to jest takie słabe światełko. Mam nadzieję, że wy chociaż widzicie. No nie doczytam teraz daty, ale bardzo mnie cieszy, że wpadło. Biło mi to na 34. Nie było zbyt głęboko, więc pochodzę sobie jeszcze tutaj po tym lasku, zobaczę. Może jeszcze coś wyskoczy. Do następnego. Coś mi się zdaje, kochani, że trafiłem na sreberko i to są chyba kopiejki. Srebrne. Mówię, tak mi się wydaje. Ja sobie je doczyszczę w domku i jeżeli mam rację, no to kurczę, to pierwszy raz znalazłem takie fajne srebrne kopiejeczki. Na pewno wrzucę tutaj jakieś zdjęcie już po doczyszczeniu. No więc ja no, wydaje mi się, że tak, że jest to sreberko. Mam naprawdę wielką nadzieję, że żą. No z tyłu to na pewno jest orzeł dwugłowy, tak więc mi się wydaje, że to jest te 15 srebrnych kopiejek. Jeżeli tak będzie, no to super, zaje fajnie. Dobra, ruszam dalej, bo jest naprawdę... Podoba mi się, no po prostu, podoba mi się. No moi kochani, kiedyś, może nawet nie tak dawno, pisałem do Adiego, że zazdroszczę mu guzików Arsenlipeon, czyli tych arsenowych. No i w końcu stało się. I ja też znalazłem takiego oto guziora. Muszę go troszeczkę... A, jakiś fajny wzorek. Spójrzcie, nie wiem czy będzie widać. I tutaj gorąco pozdrawiam Adiego, Dzika i całą pakistańską ekipę oraz wszystkich czarnokciukowców. Jak widzisz, Adi, pierwszy mój Arsenlipeon. Super, dobra, idę dalej. Jeszcze coś mi tu wpadło. Obrączka. Obrączka gołębia. 01.pl, not PL, no to Polsze. Polska, dobra. Idę dalej. Jest i kolejna monetka. Fajnie mi to biło na 57. To jest 5 fenoli oczywiście. Się tylko zastanawiam, czy cesarstwo, czy nie. Adolfinio, Adolfowe. Rocznik chyba 40. No i fajnie. Dobra, do następnego.
Już powoli wracam. A jeszcze mi coś tu wpadło. Jakaś pierdółka. Krągłość z 49. Fajny stan. Dwa grosiki. A. No ja powoli udaję się na podsumowanie. Podsumowanie będzie w dwóch częściach. Pierwsza część śmieciowisko, no to na miejscu. A te fajniejsze fanty, zwłaszcza ta moneta, która prawdopodobnie jest srebrna, no to już podsumowanko zrobimy w domku. No dobra, podsumowania. Podsumowanko numer jeden, to mniej ciekawe. Jak widzicie, pełno śmieciorów w piachu. To nie, to jest dupka od bakterii. To jest dupka od bakterii. Jak widzicie, śmieciochów pełno, jakieś tam szpice, jakieś pierdółki, które nie można określić, sporo blaszek, harmonika, jakaś tutaj klamerka mocno zbordzewiała, jakiś motylek nawet, zobaczcie, mi się fajny trafił, jakaś tam łyżka, kawałki łuski, takie tam pierdoły, polmosy tam, dobra. Tak więc ja zapraszam na część drugą, o wiele ciekawszą. No dobrze, moi kochani, czas na drugą część podsumowania, tak jak obiecałem. Jak widzicie, światło też mam tutaj takie nie za dobre. Dwa grosze, międzywojenny rocznik. Może tak będzie lepiej. O, rocznik 27, że pokazuję. Złapię czy nie złapię? Widać. No tutaj ten czysty guzik, z drugiej strony jakieś tam napisy są, fajnie. O, te 5 groszy Adolfowe, one z reguły są w takim stanie, a nie innym. Tutaj trochę współczesności, 5, 2, 2, 20 groszy PRL, 2 grosze PRL. No tutaj ta obrączka. Obrączka, tutaj arseniaczek. Oj, przepraszam. Chciałbym wam pokazać ten wzór. No tak mniej więcej jakiegoś tam kwiatuszka widać. Ja to się cieszę, bo to jest mój pierwszy arseniak, który znalazłem. Ta rzecz to ma taki wzorek na środku, jak widzicie. Czy w samym środku, taką jakby kratkę. Co to jest? Powiem wam szczerze, nie wiem. Mi się wydaje, że jest to jakaś ozdoba taka dosyć duża. Może to było i pozłacane, ale farba zeszła. Nie wiem, z jakiego to może być okresu. No i fant, który najbardziej mnie ucieszył. Tak, jest sreberko. Ja już sobie to przeczyściłem takim tutaj na szybko, płyn do czyszczenia srebra. Jest to 10 kopiejek z 1905 roku. Bardzo ładny stan. Ładny użyłek dwugłowy. Wszystko mi leci z rąk, ale to dlatego, że jeszcze zgrabiałe są troszeczkę. Tylko zimno. Ja mówię to na szybko, tak wyczyściłem tym płynem, żeby wam pokazać. 10 groszy, 1905 rok. Super, bardzo się cieszę. Znaczy 10 kopiejek, przepraszam. 10 kopiejek, bardzo się cieszę, bo to jest to moja pierwsza taka moneta, którą znalazłem. Zbliżysz? Jak nie zbliżę, no to trudno, i tak widać, że jest w bardzo ładnym stanie. No cóż, no ja uważam, że wypad się udał. Tamta papierośnica, słuchajcie, to ona, ja ją znalazłem właśnie w okolicach Starego Młyna. I to, co było w środku, no to wskazywało na to, że ten ktoś albo szedł do, albo z młyna, którego już oczywiście nie ma. Więc fajny kawał historii. Dzisiaj też, jak widzicie, ładne rzeczy powpadały i w lasku, i trochę na polu. No dobrze, ja kończę. Nie przedłużam, nie marudzę wam. Zapraszam was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, no bo każda subskrypcja daje mi takiego powera do kręcenia kolejnych filmów. Serdecznie was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.